paczka z paczkomatów. Zapłacił za to 14,96. Oskar, Irena, Iwaniec. Czarną stróżką. Nie wiem. Co to jest? Stringi. To się wykazał poczuciem humoru. Że jestem facetem, no. Nie. Może ktoś będzie chciał. Kolejna paczka. Musiałem na dół pofatygować. Co to jest? Od kogo? Formica LTD Production Technical UK. To z Anglii to jest. Z Wielkiej Brytanii mi to przysłano. Jakaś bomba. Co to jest? Jakieś próbki. Jakieś próbki czegoś, jakaś okleina czy coś. Jakieś takie listwy ozdobne, nie wiem co to może być. No i tu mam całą knigę. Próbki jakichś materiałów tutaj. Proszę bardzo. I cała masa tych próbek. Bo i także dla modelarzy to by były dobre, dobre rzeczy. Proszę bardzo, taki wielki wzornik dostałem. Jakiś, jakaś stal, nie wiem. Jakieś próbki stali. Można by to do czegoś, jakiegoś majsterkowania to wykorzystać. Chciał coś, ale coś naprawić, uzupełnić. No, ale to jakaś stal to chyba jest. Żelastwo jakieś. Jakieś ozdobne wykończenia czegoś. Bo to jest Cortana tak zwana. No i nawet się nazywa Corten. Specjalnie zardzewiała stal, taka sztucznie zardzewiała. Takie jakieś stalowe, nie wiem. Próbki stali jakieś. Tak. Ciekawe, niezła księga, spora, no. Kolejna przesyłeczka. Zobaczymy, co tutaj jest, skąd to jest. PPJ, Łódź. Co to jest? Są jakieś tkaniny. Tak, też próbki tkanin kolejne. Próbki tkanin. Kolorowe. Pinsola. Pinsola, sklep z tkaninami. Dobra. Kolejna przesyłka. Zobaczmy. Pewnie próbki drewna. No to samo już kiedyś jest, dostałem. Kiedyś nie zmieściło to zapakowane jest inaczej. Drewno. A, bo to trochę dłuższe.
Nie zmieściło, jeszcze oddzielnie zapakowane. Dobra. A wczoraj podobno było płatne.